kiedy nasze myśli biegną z tego szczególnego miejsca do miejsca, gdzie pewnie każdy z nas pielgrzymował, tam przed oblicze Pani Jasnogórskiej, Królowej Polski. Nasze myśli biegną również do tego, który uczył nas miłości do Maryi, do świętego Jana Pawła II, którego relikwie są tu teraz na ołtarzu. Myśli wielu, którzy należą do rodziny domów modlitwy świętego Szarpela, biegną do tego sługi Bożego, a jakże już wielu go poznało, który też ofiarował swoje życie. Matce Bożej szczególnie uczył nas tej miłości, ale każdy z nas i kapłani, którzy tutaj są obecni z różnych stron Polski, za naszą modlitwę w tych intencjach i sercach, o które prosiliście, w szczególny sposób myślimy również w tej naszej modlitwie o Ojcu Świętym Franciszku, o papieżu Seniorze Benedykcie XVI, o biskupach w Polsce, kapłanach, o rodzinach naszych, oni przecież przed chwilą zjednoczeni byli na Jasnej Górze. Myśli nasze biegną, wołano do Matki o pokój w rodzinach, w domach naszych, ale też o pokój na całym świecie. Ojciec Święty Franciszek prosi o pokój w Syrii i w wielu miejscach. Nasze myśli biegną, błagając Maryjo o pokój na Ukrainie. Wraz ze mną w Ornatach jest ksiądz Andrzej, który wygłosi słowo tu żyjący w Niemcu, w Meczugorje, a także ksiądz Edward z Lwowa, który jest tam w tej miejscu, gdzie król Jan Kazimierz wziął sobie Maryję za matkę, nie tylko matkę, ale królową naszą. I my dzisiaj w pokornym sercem idziemy do niej i cóż możemy powiedzieć tu w Meczugorje? Oto jestem Matką. Jestem, a Ty patrz na mnie i chcę być Twój i Twoja. Drodzy pielgrzymi, witam Was wszystkich serdecznie i witam wszystkie grupy, które przyjdziemy do Meczugorji. Witam pielgrzymkę z Warmii, z Olsztyna, pielgrzymkę z Drezdenka, z Łodzi, z Sokołowa, Siedlec, z Elku, Jurona Emanuel, z Warszawy i okolic, Międzyrzecz, Podlaski, Tychy, Jarocin, Jarosław, Parafia Bożego Ciała, Wrocław, Polonia z Bremen, Polonia z Czech, z Bojanowa, Makowa Mazowieckiego, z Gorzowa Wielkopolskiego, do Chleba z Osła, pielgrzymkę z Kolskich i okolic, pielgrzymkę rodzin domów modlitwy świętego Szarpela z Polski, z Wysiny koło Wyśleniec, z Wodzisławia Śląskiego, z Ełku, z Krakowa, z Nowych Gwiazd, z Lublina, Lublin, i Maków Podkarpackich. Witam wszystkich, którzy przybyli prywatnie i zapraszam do modlitwy w tej eucharystii. Uznajmy przed Bogiem, że jesteśmy grzeszni. Panie, zmiłuj się.
Módlmy się. Boże, Ty dałeś narodowi polskiemu, Najświętszej Pani Panny, przedziwną pomoc i obronę. Spraw łaskawie, aby za wstawiennictwem naszej Matki Królowej religia nieustannie cieszyła się wolnością, Ojczyzna rozwijała się w pokoju. Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, Bóg przez wszystkie wieki wieku.
Spraw, abyśmy sami stali się wieczystym darem dla Ciebie, przez Chrystusa Pana naszego. Adoracja bezpośrednio tutaj przy świętej. Kochani moi,
i odmówimy do Matki Najświętszej Królowej Polski. Powierzymy się w obronę szczególną za chwilkę. Jeszcze tylko jedno. Wspominamy świętego Jana Pawła, który totus tuus wiedział ojciec teraz, cały tu jest. Miałem tę łaskę i utrzymować tu na obradzie. Jest wizerunek Matki Bożej z Niegowici, pierwszej parafii, gdzie w 48 roku rozpoczęło państwo Jan Paweł II. Niech Wam pozostanie, nie wrócić się do domu. Niech pozostaną te słowa. Kiedyś Ojcu Świętemu Janowi Pawłowi przywieziono chorego człowieka, umierał na łóżku. Nie mógł już mówić, chodzić. A Jan Paweł II podszedł do niego w jego prywatnej kaplicy. Zdjął ze swojej szyi łańcuszek z krzyżykiem, który nosił na szyi papież święty. Zawiesił na szyi tego umierającego na białaczkę młodego mężczyznę i powiedział do niego: Arrivederci paradiso, do zobaczenia w niebie. Matka Najświętsza Królowa mówi nam: do zobaczenia w niebie. My tam w tę stronę musimy iść. Każdy z nas. Dzisiaj w szczególny sposób drogą Matką naszą. Chcemy Ci powiedzieć i prosić, prowadź nas. Święty Janie Pawle, święty Krzysztofie, prowadźcie nas. A kiedy święty Jan Paweł mówił mi kiedyś, kto kocha Jezusa i Maryję, wciąż jest młody. Bądźcie więc tacy młodzi, w sercu. Niech to pozostanie nam. Gdybyś wiedział, jak bardzo Cię kocham, płakałbyś, płakałabyś serce. Pan z Wami. I z duchem Twoim. Pochylmy głowy na błogosławieństwo. I wszyscy kapłani wyciągną dłonie za całą Polskę. Razem z nami. Bóg, który odkupił świat przez swojego Syna, zrodzonego z Maryi Dziewicy, niech Was obdarzy swoim błogosławieństwem. Amen. Niech Was strzeże Maryja Dziewica, która zrodziła Dawcę życia. Amen. Wam wszystkim tutaj zgromadzonym i w całej Polsce, którzy obchodzicie uroczystość Królowej Polski, niech Bóg udzieli prawdziwej radości i szczęścia wiecznego. Amen. Niech Was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Thank you.
Pełnię się, abyśmy byli mocno i umowę, że ten Bóg.